Kiedy będzie wiosna? Nie wiem jak wy, ale dla mnie każda temperatura poniżej 15 stopni Celsjusza jest nie do zaakceptowania. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Jak pewnie zauważyliście, dzisiaj prowadzę w rękawiczkach, ponieważ nie mam podgrzewania kierownicy w Mondeo. Niestety, nad czym bardzo ubolewam, bo chyba nie ma drugiej rzeczy, której tak nienawidzę w dotyku, jak zimna kierownica. Jak wsiadacie do auta, jest w pizdu zimno na dworze i łapiecie kierownicę, która nagrzewa się mniej więcej miliard lat, mimo tego, że macie na fulla odkręcone ogrzewanie. Dlatego sprawiłem sobie rękawiczki, trochę grubsze, bo do tej pory używałem Mechanicsów Originali. I do roboty, i tak prywatnie, do jakiegoś tam EDC, czy jak gdzieś szedłem, było trochę zimniej, ale one są trochę cienkie. I sprawiłem sobie Ironclady. Pierwszy raz w sumie w nich prowadzę, chociaż miałem już je w pracy. Ostatnio nawet zbierałem takiego pana nie za ciekawego w nich i muszę powiedzieć, że są trochę lepsze od Mechanicsów, bo mają fajniejszy materiał. To na pewno. Szczególnie chodzi mi o ten tutaj na kostkach, bo jest rozciągliwy. Mają bieżnik, także chwyt jest trochę lepszy i wydaje mi się, że są trochę lepiej zwymiarowane od mechaniksowskich emek. Jedyne co mają Mechaniksy, a nie mają te rękawiczki i trochę mi tego brakuje. Nie mają tutaj oczka do zaciągania rękawiczek albo do przypięcia do pasa karabinkiem, bo Originale zawsze nosiłem przypięte do pasa, a te muszę nosić w kieszeni. Ale generalnie polecam. Jakbyście chcieli, to tam w opisie filmu wkleiłem wam, gdzie sobie je sprawiłem. Fajne rękawiczki. Jakbyście chcieli, to tam w opisie filmu daję link do producenta, żebyście sobie zobaczyli, gdzie je kupiłem, bo pewnie będzie zaraz miliard komentarzy, skąd mam rękawiczki i jaki to model i tak dalej. No to zaraz wam to sobie zobaczycie. No ale wracając do meritum, bo nie o rękawiczkach jest dzisiejszy filmik. Chcę wam powiedzieć o jednym z dziwniejszych historii, którą ktoś mi sprzedawał na interwencji. Mianowicie działo się to, jak byłem świeżym policjantem po szkole. Znaczy mówię tak, jakbym był jakimś starym gliniarzem, a nim nie jestem i na każdym kroku to podkreślam. Czyli było to w lato 2016 roku. Jeździliśmy wtedy we trójkę. Ja, taki mój kolega drugi, który wtedy chyba był starszym posterunkowym, i mój drugi kumpel z patrolówki, który już z nami nie pracuje. Stary gliniarz w każdym razie, sierżant sztabowy. I pojechaliśmy wtedy, pierwszy raz jechałem na sygnałach. Znaczy ja nie prowadziłem, bo ja wtedy jeszcze nie miałem wkładki. Pojechaliśmy do interwencji, która brzmiała na radiu tak, że facet zadzwonił, że ktoś mu się włamał do mieszkania w takim nowym budownictwie na jednym z osiedli w moim rejonie. I ci sprawcy cały czas tam są i facet generalnie boi się o swoje życie i zdrowie. No okej, no i wiecie, my jedziemy na sygnałach, wszystko już w gotowości. W międzyczasie na radiu dyżurny wysyłał drugą ekipę, tylko my wtedy nie ogarnęliśmy, że tutaj chodzi o ten sam adres. Że jakiś facet stoi na balkonie, ale po tej drugiej stronie, nie od strony mieszkania, tylko jakby od strony zewnętrznej i trzyma się barierek. Jak się potem okazało, interwencje się nałożyły. No i dojeżdżamy tam, wchodzimy do mieszkania, wszystko na ostro, bo mieszkanie było otwarte. Wchodzimy z zachowaniem oczywiście ostrożności do każdego pomieszczenia, sprawdzamy, pootwieraliśmy szafy, posprawdzaliśmy gdzieś tam pod łóżkiem, jak to wygląda. No i wiecie, nikogo nie ma, właściciela też nie ma. I nagle otwierają się drzwi balkonowe i słyszymy takie psst, ej, ej, psst. No i patrzymy, jakiś typek za tych drzwi balkonowych mówi: to ja jestem właścicielem, ja zgłaszałem. Oni już chyba uciekli. No i mówimy tak, aha, okej. Zaprosiliśmy pana do nas. No i koleś zaczyna nam opowiadać, że on tutaj przyszedł, gdzieś tam z pracy wracał, że zobaczył, że on ich widział. Ja ich widziałem. No już widzimy, że jest trochę lipnie generalnie z tym panem chyba. I słuchajcie, facet tak, mieszkanie w nowym budownictwie. Widać, że no, nie ma problemów z pieniędzmi. Ubrany markowo. My tam zaczęliśmy się po tym mieszkaniu rozglądać, bo wydawało nam się, że pan będzie potrzebować pomocy medycznej. Facet nie chciał nam żadnej tam dokumentacji, powiedział, że nie ma żadnej dokumentacji z leczenia. Widziałem, że jakieś dokumenty leżały na stole
I na tych dokumentach w ogóle było taki protokół kupna. Jak ktoś się na tym zna, to niech mnie poprawi. Protokół kupna jakichś takich materiałów chemicznych specjalnego przeznaczenia. W każdym razie koleś kupował cyjanek potasu, co mnie już zadziwiło. On mówił, że jest numizmatykiem i służy to do czyszczenia monet. W każdym razie pokazał mi tam jakieś kwity na to, wszystko wyglądało legitnie. Potem znalazłem u niego, widziałem, że leży taka rozłożona książka, jakby stronami na dół, okładką do góry. Rozmowa z zielonymi ludźmi, coś takiego. Także kolejny znak, że coś może być nie halo. No i my z nim rozmawiamy, a kolej zaczyna się nakręcać i mówi nam, i teraz jest to, o czym wam chciałem właśnie powiedzieć. Koleś mówi nam tak. Tak, sąsiedzi mnie tutaj cały czas nękają. Mam z nimi non-stop problemy, nasyłają na mnie jakieś grupy przestępcze. No i mówię, no dobrze, proszę pana, ale niech mi pan wytłumaczy, dlaczego pan stał na balkonie po tej drugiej stronie. A tak, bo wy nic nie rozumiecie. Ha, policja! Tacy są policjanci, niby policjanci, a nic nie rozumieją. Widział pan takiego starego Peugeota u mnie pod balkonem? Mówimy z kolegami, no może i widzieliśmy. A słyszał pan, jak on chodzi? Mówię, wie pan co, no nie było mi dane usłyszeć, jak to auto chodzi, jak to pan powiedział. No, to ja panu powiem, jak on chodzi. Tak chodzi, że oni specjalnie poluzowali rurę wydechową. A wie pan, dlaczego to zrobili? Mówię, wie pan co, nie mam pojęcia. I on znowu, ha! Policja i nic nie wie. Zrobili to po to, że jak będą mnie wywozić do lasu, a ja będę krzyczał, to nikt nie będzie mnie słyszał. My z kumplami tak, okej. No i kumpel wziął telefon, zadzwonił do dyżurnego, że chyba będziemy potrzebowali tutaj karetkę na miejscu. Bo facet tak, stał po drugiej stronie barierek, zagrożenie jego życia i zdrowia. Wypowiada się w taki trochę nieskładny sposób, więc zawieźliśmy go. Wynikła z tego taka trochę słaba sytuacja, bo zespół ratownictwa medycznego przyjechał na miejsce, on oczywiście nie chciał z nimi jechać, my go tam udobruchaliśmy, że to jest dla niego dobra i tak dalej. Pojechał w końcu do tego szpitala razem z nami i z pogotowiem. No ale w szpitalu znowu zaczął się tam awanturować, zaczął tam na nas, może nie wyzywać, ale stał się bardzo opryskliwy. Znowu tam z tym Peugeotem zaczął mówić, potem się okazało, że on ma w ogóle historię leczenia, skontaktowaliśmy się tam gdzieś z dzielnicowym, on znał sprawę. No i pan został w tym szpitalu, został w ogóle tego samego dnia wypuszczony z tego, co się dowiedziałem, takie mamy prawo, ale nie był to ostatni raz, kiedy się z tym człowiekiem spotkałem na swojej drodze. Za jakiś tam czas, jak już pracowałem w dochodzeniówce, okazało się, że on ma jakieś tam sprawy za środki odurzające, za narkotyki. Miał aktywny dozór policyjny u nas na jednostce. No generalnie dziwna postać, nie do końca znam jej dalsze losy, bo ja nie prowadziłem takich postępowań jak narkotyki. Tyle. Chciałem wam generalnie opowiedzieć o tej historii z Peugeotem, bo ja bym sam chyba tego nie był w stanie wymyślić. A teraz udaję się do szkoły policji w Katowicach. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się dostać te naszywki dla tego chłopaka ze Stanów. I jeszcze dla jednego policjanta z Niemiec, bo skontaktował się ze mną na Instagramie. I mam nadzieję, że uda nam się wymienić fajnie naszywkami. Więc trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że teraz uda mi się dojechać i kupić te naszywki, bo już mi jest aż głupio przed tymi ludźmi. No i to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wchodźcie na Face'a, Insta, na Discorda. Serdecznie zapraszam szczególnie na Discorda, bo gadamy sobie tam o różnych ciekawych rzeczach i możecie mnie tam zastać, że tak powiem, na żywo, porozmawiać ze mną na czacie. Słuchajcie mordy, dogrywam jeszcze jedną rzecz, w sumie najważniejszą dla tego całego nagrania. Będziecie mieli w opisie mojego filmu link do zrzuty. Mianowicie, sprawa jest przykra, bo jeden z moich kolegów po fachu z komisariatu policji w Wolbromiu, to jest KWP Kraków, za to, że jest dobrym gliniarzem i rzetelnie wypełnia swoje obowiązki, został mu spalony samochód przed jego mieszkaniem, którym tak naprawdę się jeszcze nie zdążył dobrze nacieszyć. Samochód jest niezbędny i dla niego, i dla całej rodziny do normalnej egzystencji. A po prostu jakiś dzban, chociaż nie dzban, bo dzban ma jakieś takie pozytywne konotacje. Jakiś frajer spalił mu ten samochód. No i tyle, nie mam więcej nic do powiedzenia w tej sprawie, bo szkoda tego komentować. Bardzo żal mi tego chłopaka.
Mam nadzieję, że jakoś w ten sposób pomogę, także jeszcze raz wejdźcie w opis mojego filmiku i sprawdźcie tą zrzutę, bo naprawdę na coś takiego być przyzwolenia nie powinno i dobrych gliniarzy powinno się nagradzać, a jeżeli przez to, że ktoś rzetelnie wypełnia swoje obowiązki jako policjant, doszło do jakiegoś nieszczęścia, to w miarę możliwości mu pomóc. Także jeszcze raz, dzięki za uwagę. Wchodźcie w opis filmiku, tam macie link do tej zrzuty. No i do następnego, trzymajcie się, cześć, hej.